Znajdujemy się w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imienia księdza Jana Twardowskiego w Piławie Górnej. Dziś wielkie wydarzenie, po raz 21 odbywa się u nas przegląd mini listy przebojów. Uczestniczą w nim dzieci, młodzież i uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej. Są to osoby z niepełnosprawnościami. Dla nich organizowany jest ten przegląd. Mini lista przebojów w ośrodku specjalnym w Piławie to już jest bardzo piękna tradycja, która po pierwsze jednoczy, po drugie bawi, po trzecie uczy radości życia przede wszystkim. Dlatego chętnie uczestniczymy w tej imprezie jako przedstawiciele organu prowadzącego i chętnie dofinansowujemy tego rodzaju imprezy. Na dzisiejszy przegląd przybyło 11 placówek, nie tylko z powiatu dzierżoniowskiego, ale również z powiatów ościennych. I mamy nadzieję, że tak jak zawsze będą się wszyscy dobrze bawić. Są to miłośnicy muzyki, tańca i dobrej zabawy. Każdy, kto bliżej zna środowisko osób obarczonych pewnymi niepełnosprawnościami, wie, że są to ludzie obdarzeni niesamowitą wrażliwością, niesamowitymi talentami artystycznymi, czemu dają wyraz właśnie na takich imprezach. Uczestnicy są to osoby, które bardzo często są uzdolnione w kierunku muzycznym i tutaj mogą właśnie pokazać swoje talenty. Bardzo często czują się jak artyści na prawdziwej scenie, później kiedy mogą siebie oglądać jeszcze w telewizji poprzez internet, też budzi to w nich ogromny zachwyt. Cieszymy się, że jako placówka możemy przyczyniać się do tego, że osoby te, które tu uczestniczą, są szczęśliwe, zadowolone, mogą zaprezentować swoje umiejętności i zdolności na scenie. Myślę, że wszyscy się wzruszamy, oglądając występy tych młodych ludzi, ich zaangażowanie, ich przejęcie, to, że tak bardzo im zależy, żeby wszystko wypadło dobrze. Jesteśmy dumni, że potrafią pokazać, jak bardzo czują muzykę, jak bardzo są wrażliwi. Impreza jest dość duża, bo najczęściej jest tu około, wszystkich uczestników jest około 200 osób. W związku z tym bardzo ważne jest to, że otrzymujemy rokrocznie dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w ramach grantu oświatowego oraz Stowarzyszenie Podróż w Dorosłe Życie poprzez zdobywa pieniądze z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie.